Kulka, kupiłem ci samochodzik. Proszę Państwa, w głównej roli w tym vlogu będzie Przemysław, moja hostessa. Nie, ja sobie nie pozwalam, to jest moje życie prywatne. Halo. Moja hostessa, która będzie odpakowywała dla mnie ten oto przyrząd, który się nazywa Roborock. Zaczynamy. Kulka, kupiłem ci samochodzik. Będziesz o nim jeździła. No, ja jestem ciekawa. Ja jestem ciekawa. Jak kulka będzie na tym jeździła? Ona będzie uciekała. Nie, ona przejeździ. Dlaczego kupiłeś sobie taki robocik? Boisz się mopa, Przemku, czy co? Dobre stwierdzenie. Boisz się mopa, to jest takie, jakbyś mi chciała dowalić? Widzę, że jesteś bardziej zainteresowana jest kulka niż ja. Słychać cię, spokojnie. Jakbyś mi chciała dowalić? Tym, że jestem leniwym i się nie chcę myć. Nie, raczej bym chciała wyciągnąć z ciebie informację, że nie, że jesteś leniwy, tylko ten czas, który poświęciłbyś na mycie podłogi, mógłbyś poświęcić na coś innego. A ja kocham doświadczać, to ja jestem różnorodnym człowiekiem. Lubię. Różnorodnym? Aha. Najpierw zjeść jabłko, potem gruszkę, potem zjeść śliwką, na to pić mleko i się zżygać. Okej. Okay. Mopa już doświadczyłem. Nawet nie jednego. Doświadczyłem mopa szerokiego, który mi się zajebiście podoba, bo mając 100 metrów kwadratowych studio, to hurtowo to jadę. Teraz zobaczymy, czas przyszedł na elektronicznego. No, ale co z twoją aktywnością fizyczną? Przecież tyle wypłuciłeś myjąc studio i co teraz? To fakt. No, wszystko za ciebie zrobi robot? To nie jest głównia, regularne ćwiczenie, dobre odżywianie, to jest taka wymówka trochę chyba, nie? Ty, otworzyliśmy go na odwrót. Bardzo możliwe. To ma gumowe dzyndzle. Dobra. Gdzie będzie jego dom, Edyta? Każdy powinien mieć dom swój. Nie wiem, Szymek, może tam, pod tą szafeczką, gdzie piłeczka jest. Witam, nowy gościu. Jak ci tam na imię? Ja bym cię nazwał Robotek. A ty? Robotek? Tak. Cześć, Robotek, posprzątasz mi dzisiaj kokuja, Robotek mówi, wyjeżdża z bazy. No jasne. O ty, ale Robotek. To pokaż, za to zbędę, to kurde, tam jest rzeczy. No dlaczego to zrzuciłeś? Tam są części były. Przemku, dlaczego to zrzuciłeś? No tam są mi potrzebne rzeczy. Tak. A na pewno. Dobra. Reaktivate AI to protect your privacy images captured by error for absolute defense but to install a bezpieczny. Wiesz, telefon. Bal. Entiendo. Proszę bardzo. Co to jest? To jest telefon? Dobra, co to jest? Nie wiem, sprawdź. Dobra, check in your home even. Dobra, ściągamy, tak? Nie wiem, co to jest. Może na aplikacji jest, w aplikacji jest. Pusto. Stwierdzam, że bardzo dobrze zapakowane. Jak zrzuciłem, zostało to się nie potłukło, więc możesz niebezpiecznie otwierać. O, jest instrukcja. Dobra, gdzie? Włóż to ładnie do środka wszystko. Tylko mam na myśli kartony. Tak. Folii do folii. Od razu to sobie nadajemy. App Connect Network Guide. O kurde, ale księga. Jocie kręca. English, French, Deutsch, Spanish na ostatnim miejscu? Dlaczego? Dobra, co my tutaj mamy? Ważną rzecz, jak doczytał. Dużo ważnych rzeczy. Ten produkt jest stworzony do pracy w środku, nie na zewnątrz. Nie używaj, w pomieszczeniach. Tak, nie używaj tego produktu, kiedy jest jakiś spadek, albo gdzie masz taki taras i w sensie, wiesz, tak na zewnątrz i ci może spaść. Nie używaj przy mniejszej, większej temperaturze niż 104 stopnie, nie, 40 stopni. Dobra. Zanim zaczniesz używać tego produktu, posprzątaj kable. My nie mamy kabli. Tam jakieś leżą, widzisz? Okej. Okay. Co jeszcze? Posprzątaj z plastikowe reklamówki, jakieś tam... A zresztą przeczytaj sobie sam. Chcę ci zaprezentować serce tego robota. Oto pojemnik na kurz. Co ty opowiadasz? Ten pojemnik na kurz ma tutaj filtr. I mamy filtr. Filtr po śląsku. I mamy... No już po śląsku. I mamy zamienny filtr. Super. Tu jest taka dziura, serce. Widzisz? Tu wszystko wchodzi. I tu się... Gromadzi.
Mamy też ultra, hiper... Szczotkę do czyszczenia, tak? Patrz, jakim tu kosa jest na końcu, widzisz? O, wygląda kurde. Jak dziobak szpak z takim okiem. Szpak dziobak. O kurde. I dlatego nie wiem, czy nie nadać mu innego imienia niż robotek. Ja już bym go nazwał szpak. Dziobak szpak. Dobra, chowamy. Co teraz? Znowu instrukcja, no nie. Daj znać, jak już do czegoś tam dobrniesz. Ej, jest, mam. Jeżeli chcę mieć mopa, używać też, mamy taką klacz. Jak się nazywa klacz? Ale nie chodzi o konia, tylko klacz. Klapkę. Klapkę. Okej, okay, pokaż, gdzie się to udaje. Tutaj coś jest narysowane, zobaczysz to przykład. Remove the mop, klop, klacz. Break it if not mopping. Okej. Okay. No dobra. Okej. Okay. Nie używaj mopa na dywanach. Nie mamy dywanu, no. No dobra. Okej. Okay. Gdzieś trzeba wodę wlać, skoro to tam będzie też mop? Jasne, że tutaj. Tu lejemy wodę. No to użyjemy na razie bez czy z? No z! Chcesz testować tak z od razu? Od razu, wszystko! Dobra. Okej. Okay. No ładnie, ładnie, nie? Akurat tam jest jeden kontakt. Bierz bazę. A co to tu jest? A ją można przykleić trochę, jak chcesz, żeby latała. Dobra. Tu się wtyka się kabel. No i ta pół metra na lewo, pół metra na prawo i półtora na teraz z przodu. Czyli dobra, tam. No to tam. No te pół metra może tam być w taki styk, ale dobra. Dawaj! Krok pierwszy za krok drugi. Secure the charging dock, czyli jednak trzeba to zabezpieczyć. Czyli odklejamy. On już tu będzie na stałe. No dobrze, no niech jest. No dobra. Zabezpieczyliśmy to. No, nie lata. Jak ktoś ma wykładziny, to nie bardzo. To jest taka, taka. Pani, to jest takie coś do tego. Co ty gadasz? To się tu nakleja, bo tu się odkleja, to widzisz? Mm-hmm. Jocie, kręca. Czekaj, bo zmyjemy tam troszeczkę kurz tego życia, no i lecimy. Jeszcze raz, co powiedziałeś, Szynku? Przyklejamy na początku, czy nie? No przyklej, no bo co? Ja bym tak tylko jedną przykleił, żeby zobaczyć, czy tego coś nie robią. To potem tamtych nie odkleisz, Szynku. No tylko jedną teraz przykleję, Szyneczku. Aha. Szynku, w tym miejscu będzie miał dobrze wszystko, wiesz? Dobra, mamy przyklejone power on chain, ale to jeszcze mamy aplikację. Chcemy zrobić pik, pik. Mamy. Milion pobrań, czujesz to? Roborok. Milion osób to już używa, tak? Milion osób używa, ja cię kręcę. Nie włączy od razu. O, mnie widać. Nie włączy się. Press and hold the button, prawda? Okej. Press and hold the button. O kurde. Muszę się zarejestrować. Krajan Hiszpania. To rejestruj się. Uzyskaj kod. No, Przemku. Co? Do czego doszedłeś teraz, no? Aktualizacji. O kurde, no powiedziałeś mi, sprzątaj wszystko, bo będzie, będzie zaczynał sprzątać, no co, ja przychodzę. Aplikację Edyta, po czym miałem problem z połączeniem się z siecią, bo telefon się musiał połączyć z urządzeniem, urządzenie z telefonem i urządzenie z telefonem i z siecią, ale udało się go rozwiązać, bo zrobiłem reset urządzenia, czyli wyłączyłem i włączyłem. Aha. I się połączyło. I teraz to czekasz, aż się zaktualizuje. Pojechał sobie załadować baterijki. Tak. Baterie. A ile jest teraz naładowane? 49%. Aha, dobra. Okej, okay, to czekamy. Nalałem wody tutaj, będzie mopowane. Kulka, siadasz na przejażdżkę. Ale takiej z kranu? Jak go nazywamy? Z kranu, Przemek? Tak. To niedobrze. To jest napisane z kranu. Ale to jest, mamy taką z kranu, wiesz. To jest lepiej... kran napisane tam, zgodnie z instrukcją. This may take 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes, okej. Okay. Dobra, to nie będę tu siedział przecież. Dobra, sprzątaj. Klikam sprzątaj. Uciekamy do tego. Co to jest? Teraz ty, mama kiedyś nogi mówiła, dźwigaj nogi, bo myję. Teraz robot będzie mówił, ej stary, dźwigaj nogi, bo myję. Ciekawe to jest, ale się fajnie kręci, ale kulka też nie wie, co o tym myśleć.
O, jak delikatnie puknął, tak ledwie, ledwie, o kurde. Tam wisi kabel, Przemek, no fajnie. Co to kurzeczka za robot? Gdzieś go wymieniła? Się wdrapała, już woli, woli nie. Ciekawe, czy tam wjedzie pod tą szafkę. O kurde, wjechał. O! No tak, mi się tam nigdy tak nie chce myć. A nie ma tam czegoś, kurde? Pod spodem nie. Było pytanie, czy są zwierzęta w domu, to było tak. Kulka się już zaprzyjaźniła, nie szczeka na niego. O, o. O kurde. Nie umie tam wjechać, bo jest za wysoki. Kuleczko, dlaczego na niego szczeka? Dlaczego na niego szczekasz? Dlaczego go gryziesz? Kulka, zostaw go w spokoju. Kurde. Czas się przesunąć. Ciekawe, czy tu wjedzie. Nie zmieści się. Trzeba to odsunąć, bo on jest zbyt szeroki, no. Gdzieś zbyt szeroki jest. Czekaj, odsuńmy troszeczkę. Spokojnie, tam odsuń troszeczkę ten stół, bo on jest za szeroki, żeby tam wejść. Możesz, Przemku, odsunąć trochę ten stół? Na razie nie, ja sobie podnoszę zobaczymy. Ej, nie wolno. Dostał. No kuleczko, co? Co, kuleczko, co? Tam coś jest jakaś spadła tam. No, i tak będzie chyba już cały czas. Ładne świecące zostawia te kafelki, są naprawdę. Tam z boku widać, że są takie oblepione. Znaczy, ja nie wiem, czy to będzie widać w ogóle w kamerze, ale ja widzę, że są takie poodbijane stopy. Tam, gdzie jeszcze nie było umyte, a tam, gdzie jest umyte, to jest tak pięknie się błyszczy. Tutaj takie mokre dwa ślady widać. Tu. Super. Ja jestem zadowolona, kurde. A few moments later. Pierwsze czyszczenie ze sobą, tyle brudu, trochę nazbierał. The next day. Update odkurzacza. Przemek popełnił okropiczny błąd. I szkoda, że mi nie powiedział, że to zrobił, to bym go uchroniła przed tym. Dlaczego? Zrobiłem, umyłem, ale jestem nieogarnięty w tym temacie na poziomie czerwonym mentalnym zegarku, czyli cegła. Zignorowałem wiedzę o tym, że zostawię mokrą szmatkę na dłużej. Przyciśniętą do podłogi. Jak mop pozostawiony. Jak coś pierzesz, to musisz to dać tak, żeby wyschło, czyli gdzieś, gdzie jest dostęp do powietrza. On to przycisnął po prostu, no położył mopa, mop był w stacji, a no szmatka była przyciśnięta już. Lepiej? A tylko jeden dzień. No i dlaczego mop śmierdzi? Bo się go nie zostawia do wyschnięcia. O Jezus, kulka, kurde, ty tu pod nogami stoisz, piero niemały. Update numer 2 to też śmierdzi. I to i to trzeba umyć. Fuj. Update numer 3. Przynajmniej powiedział, po co wodę, po co bym wodę wypuszczać? Bo ja wtedy tak i leciało, nie? No bo jest zamknięte na taki tak mały... Tak trzeba położyć. No. Bo tu jest odpowietrzenie. No tak, Przemku. Wodę trzeba wymieniać, nie może być cały czas ta stojąca tam w środku woda. No to w tym życiu trzeba się jeszcze nauczyć. No dużo, ja już to dawno takie rzeczy wiem, ale... Ty dawno to wiem, dawno to wiem! Mało sprzątasz, no to potem są takie kwiatki. Dobra, teraz Przemek taki mokry będzie zakładał. A, to są taka szyna tam jest. Ej, super, nie trzeba się martwić, że się coś krzywo zrobi. Są rzepy. Jednocześnie zrób, no. O, właśnie. No i panie, lecimy. Tu jest 100 metrów. Ktoś to musi posprzątać. Ej, a co z dywanem? Zostawimy, zobaczymy. Wznawianie sprzątania. I co teraz? Przemek, musisz, wiesz, te rzeczy, które tu stoją, przeszkadzają, gdzieś dać. A które? Bo na przykład tam jest krzesło. To chcesz, żeby takie kółko zostało, tak? Brudne. No i w sumie reszta jest okej. Okay. A tam jest fotel, znaczy nie fotel, tylko taka pufka. No jak chcesz mieć wszędzie posprzątane, to o, let's go, cię kręca.
Jo cię kręca. A tu nic nie... O, to nie widać. Cicho, bo wschód podziwiam. Słyszałaś, co zrobił? Co? Co zrobił on? Zostałem zainstalowana. No? Pojechał bez. Co ty gadasz? Zostałem zainstalowana i tak pojechał bez. O ty skubańcu. Pauza, pauza. Wstrzymano. Co kulka? No i jest zainstalowana. Pokaż ty wznawianie sprzątania. Zapomniałeś, że straciłeś jedną rzecz? Bez kasetki pojechał. Odsuń troszeczkę te szafki, on sobie tam pomiędzy nimi fajnie wiedzie. Zmieścił się pod spodem, ale czad. Żyjesz? Jo cię kręca, w domu mi super posprzątał. Zobaczymy przy takich kafelkach, które są bardziej porowate, widać to, nie? One są bardziej porowate. Ciekawe, jak sobie przy takich poradzi. Koleżanko, ty kto się tutaj tak przymila? Ktoś tu chce być na odcinku. Nie planowałam ciebie w tym odcinku, ale chyba ty masz parcie na szkło. Się przymila, cały czas zaczepia. O ty mały szkrapku, ty, no ty mały szkrapku. Będzie trochę kulki na wlogu sprzątającym. No ładnie, teraz w drugą stronę wjechał. No to tutaj powiem wam, fajnie to będzie wysprzątane. To jest taka większa przestrzeń, tak bez takich poukładanych pierdół, więc... Co ciekawe, to... Chodzi w te wszystkie szczelinki. Nie połączyłem go do sieci Wi-Fi, po prostu włączyłem tylko sprzątanie i no. System sprząta. Aha, nie musi być Wi-Fi. No chyba nie. Ej, chyba ta szmata jeszcze śmierdzi. Coś czuję, że coś trochę jeszcze śmierdzi. Może ja się skłóciłem, Elita? Nie, to jest inny smrodek. No dobra, no zobaczymy, czy pozbiera ten śmiecik czarny. Kurde, pojechał gdzie indziej. Tam jest taki śmiecik. Czy go weźmie? Ciekawe, czy kalimę pozbiera, nie? To trzeba będzie chyba w trakcie trochę go popukać. Fajnie ten kurz widać, może będzie widać, czy to poczyścił, czy nie. Jest za nim taki ślad mokry. Ej, pod komputerem nie posprząta. No nie zmieści się pod komputerem, zostanie. Zostanie brudny. Znaczy brudne miejsce pod komputerem. Co zrobić z dywanem, Edyta? Chyba się zatrzyma na dywanie, tak myślę. Bo jednak mop. O! I kable miałeś posprzątać, Przemku. Posprzątałem, dałem z dywanem. No dobra, no. Chcę sprzątał. Wjechał na ten dywan? Już zjechał. Gdzie ty jedziesz? On nie ogarnia, że ktoś może mieć taką dużą przestrzeń. On co robi mapę? O, śmiecik wziął. Wziął! Ale tak... Nie wiem, on by musiał chyba dwa przejazdy... Jak on jakoś dziwnie chodzi? Dwa przejazdy bym musiał tutaj zrobić, bo ja nie wiem, czy to tak do czysta będzie za pierwszym razem. Szmatkę trzeba wypłukać. Kurka, zostaw. No zobaczymy. O własną stację się... Koleżanko, proszę zostawić robocika. Koleżanko, proszę zostawić robocika. A on jest ustawiony, tak? Że są zwierzęta domowe. Update. Jest tak dużo brudu, że aż tutaj ten robot sam powiedział, proszę mi wymienić mopa. Mop wygląda o tak. Tak jest tutaj brudno. Trzeba to też znowu wypłukać, opróżnić pojemniczek i jedziemy drugą kolejkę tak jakby. Ale jest już lepiej, jeżeli chodzi o podłogę. Ale było tak brudno, że jeden raz nie wystarczył, moje nie? Moje zdjęcia pokażą, że to jest do bani. No, jeszcze jest brudno. Wcale nie, bo to pierwszy raz. O kurde, ile brudu. Ja cię kręcę, weź to teraz wyrzuć. Pokaż, ile tego było. Filtr. Wow. Wcale nie jest do bani, Przemek. Uważ, ile zebrało. No, ale jak umycie, to do bani. No tak, no bo to jest bardzo duża powierzchnia. Trzeba zrobić jeszcze raz powtórkę.
Puknij tym, bo to wyleci. To nie było mądre, by tam. No bo do łazienki, ja to zawsze do, wiesz, ubikacji. Gdzie ty to? Gdzie ty tego lecę to odkryłeś? Ej, nie byłeś na moim lekie, nie widziałaś. A tam było na 150 metrów kwadratowych tego płynu wody. Było całe, stało trochę, a ja mam 100 metrów, no i taki syf. No, nie dziwię się, że on... No bo skalimy, no. Niż, trzeba to dobrze wypłukać. Niż, wiesz, niż pomyłów. Kiedy ostatnio myłeś podłogę, Przemku? No, o kurde. Temu? O kurde, ale woda, weź ją wylej. Ja cię kręcę. Nie wiem, czym to się mieć, jakąś szczotką czy czym? No płucz, wiesz jak się pierze w rękach? No, powiedzmy. A few moments later. No, nie powiem, ciekawie. Czysto.